Czy pan jest zawiedziony faktem, że Robert Biedroń zdecydował się nie iść z koalicją europejską, a wybrał inną drogę? Nie jestem zawiedziony. Jestem zawiedziony tym, że nie udało się zbudować jednego dużego bloku od łączącego i Lewicę, i PSL, no i oczywiście Platformę Obywatelską, ale to już za nami. Zaproponowaliśmy ciekawą formułę wyborcą, formułę koalicji obywatelskiej, formułę koalicji otwartej na ludzi, na których i listach znajdą się społecznicy, samorządowcy niezależni, ludzie, którzy nie mają szyldu politycznego, ale którzy chcą działać. Taka koalicja obywateli dla obywateli, więc nie oglądamy się na inne formuły, bloki opozycyjne. Nie ma wrogów na opozycji. Musimy ze sobą w tej kampanii wyborczej współpracować, przynajmniej nie atakować się i liczyć na to, że w tych trzech blokach, które zapewne powstaną, te trzy bloki muszą mieć frekwencję, muszą mieć poparcie, które pozwoli odsunąć PiS od władzy. A ten PSL to już jest temat definitywnie skreślony, czy jest jeszcze jakaś może mała furtka, żeby do koalicji ta partia wróciła? Tu już wszystko zostało powiedziane, wszystko jest zamknięte, budujemy. Zdecydowaliśmy się jako Koalicja Obywatelska na zupełnie nową formułę. Nie chcemy budowania bloków na takim starym modelu, rozmowy o listach, miejscach na listach. Nie, to już mamy za sobą. Proponujemy coś, co jest nowatorskie w polskiej polityce, czyli zbudowanie szerokiego bloku opozycyjnego, obywatelskiego, ale opartego na obywatelach. Na tym haśle ja obywatel. Każdy z nas, wyborców opozycji, ale w ogóle każdy z nas Polaków może i powinien budować, uczestniczyć w kampanii wyborczej. Zresztą o tym dzisiaj rozmawialiśmy i do tego zachęcamy. A pan wierzy, że te trzy siły nie będą ze sobą walczyły? No już takie szpilki, na przykład Adrian Zandberg wybija, że Grzegorz Schetyna sformował koalicję sam ze sobą i tak dalej. No to już są szpileczki. Właśnie w polskiej polityce po stronie opozycyjnej marnie kończyły te podmioty, które koncentrowały się na atakowaniu opozycji, a nie atakowaniu wspólnego przeciwnika, jakim jest PiS. Jeżeli pan Adrian Zandberg uważa, że dziś przeciwnikiem jest Grzegorz Schetyna, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, to znaczy, że nie do końca przemyślał, o co jest stawką tych wyborów. Ja liczę na to, że wszyscy liderzy tych komitetów, trzech komitetów, które zapewne powstaną, będą rozumieli to, że trzeba, można iść osobno, ale trzeba mieć coś wzajemny szacunek i właściwie określać cele, a celem jest zwycięstwo z PiS-em, bo zwycięstwo z PiS-em to jest powrót do normalnej Polski. Panie pośle, ostatnie pytanie, już podsumowując tę kadencję, która się kończy, kto jest największym przegranym tej kadencji? Paweł Kukiz czy może Ryszard Petru? Wie pan co, największym przegranym niestety tej kadencji jesteśmy my wszyscy, czyli Polacy, którzy chcą żyć w normalnym, demokratycznym, europejskim kraju. PiS robi wszystko, aby w Polsce było coraz mniej demokracji, aby swobód obywatelskich było coraz mniej, wyprowadza nas na margines Unii Europejskiej za te złe rządy pełne populizmu, pełne szerzenia nienawiści, pełne dzielenia Polaków, płacić będziemy straszny rachunek przez wiele lat.